Hej kochani, witam się z wami bardzo cieplutko tutaj w sobotę. Jak zwykle dzisiaj dzień na wariackich papierach, w sumie jak zawsze u mnie. Ja dzisiaj wstałam rano, wykąpałam się, chociaż nie widać, bo śnieg dzisiaj sypał, pierwszy śnieg w Niemczech. A wczoraj do jednego pana w pracy mówię, tak stoję przy oknie, piję kawę. To mówi, co tak się tak przyglądasz? A ja mówię, chyba śnieg zaraz przyjdzie. A on mówi, co ty gadasz, na pewno nie, może w grudniu. Ciekawe, czy dzisiaj ze mnie pomyślą, skąd ja o tym wiedziałam, bo dzisiaj właśnie sypał. Na szczęście teraz już nie sypię, tak jak wstałam rano, wykąpałam się, potem poleciałam tutaj na dół do centrum na paznokcie. Powiem wam, że miałam już takie ogryzki, ostatnio wam chyba mówiłam, że na razie daję im odpocząć i nie robię, ale po prostu tak mi się, wiecie, zahaczały, że no po prostu miałam je aż obdarte, tak, że po prostu bolały, dlatego poszłam na dół. Tam do jakiegoś Chińczyka, do jednego poszłam, ale tam akurat nie. Zostaw moje klucze. Siś sam tutaj już klucze chciał ukraść. Tak, do jednego poszłam, ale oni nie robili przedłużanych na żelu. W ogóle mam czerwony, teraz pewnie tego nie zobaczycie, bo tutaj nagrywam ze światłem. Będzie widać? No nie bardzo, ale mam taki czerwony z brokatem. No, ale poszłam do drugiego Chińczyka i powiedział, że mnie dzisiaj przyjmie bez terminu, także poczekałam chwilę, paznokietki mam, jeszcze biegiem, poleciałam odebrać paczkę, bo dali mi na pocztę prawie na koniec miasta, ale zdążyłam do 13, już jest w sumie 14:38, tutaj zaczęłam trochę sprzątać te kartony, mam jeszcze parę kolejnych, właśnie mam do zamówienia z Douglasa, tutaj jeszcze z Amazonu, chcę pownosić kartony, posprzątać kuwetę, potem szybko jadę na zakupy i idę na imprezę. Dzisiaj są koleżanki z pracy, urodziny i idę do niej najpierw na imprezę, a potem jest plan pójść gdzieś na miasto, na jakieś party, więc dzisiaj spania nie ma w planie. W ogóle jutro mam też na rano termin na rzęsy. Już napisałam do dziewczyny, że niech się nie zdziwi, jak jej usnę na tym, wiecie, na stole, nie na stole, tylko na tym łóżku, bo no, nie wiadomo, o której wrócę, ale znając życie, no nad ranem. Tutaj mam jeden karton już pusty z takiej firmy dla zwierząt, to jest MedPets i zamawiałam leki dla kota, a w zasadzie te, które wam kiedyś pokazywałam, Drone Spot to się nazywa, tak? Tak, to są te płyny na odrobaczanie. Trzeba było 3 koty odrobaczyć, więc ten karton już jest pusty, można go pakować do śmietnika. Tutaj jest paczka z Amazonu, też już tutaj leży i czeka na otwarcie. Czekaj, gdzieś tu miałam długopis, bo nie chciała połamać moich nowych paznokci. Zamówiłam sobie taką myjkę do mycia okien, bo tam, tutaj to balkonowe jest takie, wiecie, ogromne i ja też w ten róg nie mogę trafić, sięgnąć z tego, ze stołka. Kiedyś to próbowałam myć mopem, znaczy bardzo często myć mopem. W sumie tu mi się fajnie sprawdza, ale w tamtym pokoju kota jest jedno takie duże i po boku są te małe. I tylko te małe się otwierają, a te duże się nie otwierają. To jest właśnie tej głównej ulicy, ono jest zawsze takie brudne, no i nigdy nie mogę go domyć. Właśnie dlatego potrzebowałam takiej myjki, wiecie, na kiju, na styku. Chciałam tego kupić karczera, ale wszystkie te karczery były właśnie z tą taką małą rączką, to i tak mnie nie ratuje, więc zamówiłam coś takiego. To jest jakiś taki zestaw z jakąś taką, wiecie, tutaj gąbeczką. O, tutaj wam pokażę, o, z taką gąbeczką, tu jest ta obciągaczka i można zrobić krótki, długi patyk, więc będę to próbować. O, z mikrofibrą. No. O, i fajnie właśnie, że ta rączka tutaj jest narysowana. Ale wy tego nie widzicie, bo mi się to światło odbija. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest taka, wiecie, że się wygina fajnie na boki, więc będzie mi łatwo tam w te ranty dojść. Także okna na święta będą czyste. No i już w tym kartonie siedzi mi kot. Felix, przepraszam bardzo, czy ty mógłbyś opuścić ten karton? Patrzcie to. Dobra, jadę z nim na podłogę. Oczywiście, karton musi być kota. Zabrałam te duże odkarmy, bo teraz mi się tutaj. No i teraz tą dużą paczkę odebrałam właśnie, znaczy ona wcale nie jest taka duża, ale tam są tylko dwa perfumy, więc jak na dwa perfumy, to ten karton jest spory. Dobra, szybko to otwieram i zaraz się zbieram na zakupy spożywcze, bo pewnie z 2 godziny nie zejdzie, to będzie już prawie 17 w ogóle. 17 to powinno iść, więc na 17 się nie wyrobię.
ale wiecie, nie ma gdzie się śpieszyć. Na pewno zdążę. Więcej papieru niż zawartości. I tak, Olympe kupiłam nową, jeszcze mam, ale była w fajnej promocji, tu wziąłam 30. Black Opium właśnie mi się skończył i tym razem wzięłam 50, bo 50 się bardziej opłacało kupić niż 30. Nie będę na razie otwierać, bo tak jak mówię, czasu nie ma, później sobie to pootwieram. Tutaj jakąś próbkę dostałam, nawet dwie, jakiś kremik z Kielsa. I tutaj chyba jest a męska, bo było do wyboru tylko damska i męska. Kiedyś można było wybrać na przykład dwie damskie, czy tam nawet trzy, a teraz było można tylko wziąć damską i męską, więc takie mam. No i zakupy, jak zrobiłam chyba za minimum 89 euro, to taki woreczek z różnymi, o ładnie pachnie, jakimiś tutaj rzeczami można było kupić. Ja zrobiłam dwa zamówienia, w ogóle to już do mnie doszło w zeszłą środę. Dzisiaj jest sobota, a to drugie zamówienie jest dalej przetwarzane, ale tam jest kalendarz adwentowy, więc myślę, że to pewnie z tego względu. O, i dostałam fajnie 5 euro na kolejne zakupy. Na pewno przed świętami sobie jeszcze wykorzystam. Ten woreczek jest taki naperfumowany, jakby jakieś fajne mydełko. I co ja tutaj mam? Co tutaj jest? Czy to tak pachnie? Albo to to. No, to tak pachnie. Są jakieś chyba ściereczki, dwie, ale nie wiem do czego one są. Human and Kid. Właśnie, to tak pachnie jak te takie, wiecie, niektóre dla dzieci. Takie właśnie delikatne też, to jest, mi się wydaje, że to będzie albo do ciała, albo do makijażu. Później sobie to poczytam, bo zobaczcie, ile tutaj jest czytania, a czasu nie ma, trzeba się pędzić. Trzeba się w ogóle jakoś przyszykować, przecież tak nie pójdę na party. Tą sukienkę trzeba z szafy wygrzebać, więc później to będę czytać. Tutaj chyba dwie rzeczy, które już miałam, to na pewno z Lancome Multi Lift Ultra, to jest krem pod oczy. I tutaj jeszcze, a z Rituals chyba, tak, z Rituals, jakiś Natural Skincare Glow rozświetlający. Więc takie to oto dwie. Próbeczki i tutaj jeszcze jeden większy i jeden mniejszy, to jest Iconista Body Lotion. Za balsamami do ciała to ja nie przepadam. I tutaj Langster Sun 365. Aha, to są te krople, a to do ciała. Krople brązujące z Langster. No to powinnam teraz użyć dzisiaj przed wyjściem. Ale wiecie, śnieg pada, to trzeba ubrać tak, jakieś rajty grube, wyciągnąć gdzieś z szafy te długie kozaki, także wiecie. Wiecie jak to będzie, dzisiaj się ubieram jak na zimę, nawet płaszcz trzeba wyciągnąć. W ogóle pogoda się tak zmieniła, jeszcze niedawno było 30 stopni i to jest właśnie to, o czym chyba wam już wspominałam tutaj, że tutaj nie ma w sumie jesieni. Tutaj z krótkiego rękawku od razu się ubiera kurtkę zimową. Ja w ogóle tylko raz chyba miałam ubraną kurtkę taką, wiecie, tą taką a la Ramoneskę. A teraz już chodzę w grubej. Więc tak jak mówię, z krótkiego rękawka na grubą kurtkę. Więc dobra kochani, ja się zbieram. Muszę jeszcze ogarnąć tą kuwetę. I tak, wywalić, wynieść te wszystkie kartony i potem szybko zakupy spożywcze i szykuję się na party. Także życzcie mi miłej imprezy. Dajcie znać jak tam u was. Czy też ostatnio gdzieś tam coś wam się trafiło? Ja w sumie na takiej imprezie, że wiecie, jakaś dyskoteka czy coś, nie licząc panieńskiego, to byłam chyba jeszcze przed pandemią. Także dawno nie było imprezy. Nie wiem, czy moje nogi są na to gotowe. Tak. Koty mi tutaj szaleją. Także tak, czekam na to kolejne zamówienie z tym kalendarzem adwentowym. Ja go chyba w zeszłym roku miałam, on był super, więc w tym roku też będzie. Także trzeba zacząć więcej nagrywać filmów, bo ostatnio coś tutaj ciężko z tymi filmami, a zaraz vlogmas się zbliża. Już nie wspomnę o tym, że mam jeszcze taki plik z drapek, których też już dawno nie nagrałam. Znaczy nie nagrywałam, także tak, tak to u mnie wygląda. Dajcie znać, czy czekacie na zdrapki, czy czekacie na vlogmas. Chyba food haulu dzisiaj wam nie nagram, bo pewnie nie będzie na to czasu. W zasadzie to ja już powinnam się szykować, żeby wiecie, wyglądać jak człowiek na tej imprezce. Ale dobra.
Ja teraz już nie gadam, trzymajcie się ciepło, widzimy się jutro na pewno, nie? Bo jutro to ja będę wyglądać na pewno gorzej niż teraz. No, a poza tym nie będzie czasu, bo jak pojadę na rzęsy, z 9 przełożyłam na 11, całe szczęście się udało, bo o 9 to może dopiero do domu wrócę, a trzeba było pewnie, wiecie, zmyć z siebie tą tonę tego, co na siebie nałożę, także tak, jutro nie będę was pewnie straszyć swoim wyglądem, chyba że dziwnym trafem wrócę jakoś, wiecie, fit. Tak też się może zdarzyć, także dobra kochani, ja teraz naprawdę uciekam, trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego weekendu, buziaczki, do zobaczenia wkrótce, pa pa!